Dzień dobry, witam was na kolejnym odcinku The Binding of Isaac Repentance. To jest drugi odcinek. Wiem, że były dwa przed tym i... Ale to jest drugi, bo był zerowy pierwszy, bo nie wytłumaczyłem gierki. No i zostawcie łapkę w górę potem, bo nie teraz, bo teraz nie wolno. Nie wiem, jakiej postaci wybrać, kompletnie nie mam pojęcia. I gra jest za głośno, jak zwykle. W montażu to naprawię. Azazel nie ma pojęcia, co robi. Samson nie ma pojęcia, co robi. Judasz ma książkę. Lubię Judasza. Judaszem troszeczkę kiedyś pograłem. Sidzik dla was, widzowie. Juliet 3, Delta, Papa, Sierra Lima, Sierra 7. Proszę bardzo, dla was Sidzik. Co dzisiaj możemy zrobić? Bossarz byłby super, ale wątpię, mamy jedno serduszko i będę pewnie lamił niemożliwie. Duży pokój, więc użyjmy od razu tej książki. To jest Book of Belial bodajże. Nie mam pojęcia, jak brzmiałaby polska nazwa. Ja zaraz sypnę. O nie, czerwony ogień, ty śmieciu. Dobra. Już nie sypnę. Jak wyszedłem już z tamtego czołka, no to raczej tutaj nie będę miał większych problemów. Ale jestem mega zły, że strzelił we mnie ten ogień. Ale nie umarłem, więc nie ma żadnej siary. Nie mam pojęcia, jakie są nasze cele. Widzowie, musicie mi mówić, jakie cele. Jakby w grafie weź tą postać i postaraj się pokonać tą. Albo najlepsze unlocki masz pod tą postacią, więc staraj się mainować tą postać, tak? Bo zgódźmy się, mamy dwa odcinki na tydzień, to nie jest tak dużo. Macie dwa rany na tydzień, bardzo mało. Dwa, potencjalnie trzy, jeżeli jakiś super szybki zrobię. No i najnormalniej mało to jest, więc jakbyście mogli mi doradzać, w co mam iść. Mój ser jest bardzo słaby, oczywiście, jak widzieliście, to nie wiem, czy powinienem grać poza. Jakby mam troszeczkę wolnego czasu w swoim tygodniu, więc może powinienem grać poza. Muzykę muszę ściszyć. Może powinienem grać poza nagrywkami. Co sądzicie o tym? Dajcie znać. Miniboss, więc nie czuję problemu. Strzela na ukos. Myślałem, że strzela na plusa, a nie na ukos, a nie na x-a. Jeszcze raz spróbujmy Judaszem. Aha. Las po prostu cię goni, bo chce się z tobą przytulić bardzo ładnie. Okej, okay. I Pills. Balls of Steel, super ansko. To jest to, czego potrzebuję na pierwszym floorze jako Judasz. Dostaliśmy oczywiście na początku klucz. 3 centy Eternal Heart. Wow. Spirit Heart, oczywiście dwa, nie ma czegoś takiego w tej grze jak Soul Heart, jesteście pomyleni, ja tą grę znam lepiej od was. Jestem starszy, wy jesteście młodsi, słuchajcie się starszego, bo starsi tylko zawsze wiedzą lepiej. Śmieję się oczywiście. Oho. Secret Room Bait? No już, już. Jaki niezły Secret Room Bait. Półtora straciłem serduszka na jakimś badziewiu. Mogłem przesunąć tą beczkę złotą. Co to jest? Nie lubię tego bossa. Nie miałem, nawet charge nie miałem, jestem głupi. Nie dało się uciec przed tym Brimstone'em. Judasz jest chyba za trudną postacią dla mnie. Bo tamten nie obrywa ten duch wcale. Dopiero się czeka na koniec, dobra. Wooden Spoon jest spoko. Znajdźmy nasz item room, może dostaniemy coś, co nam ulatuje grę. Że w ogóle Soul Heart dostaliśmy... Nie, tfu. Sacred... Jak to się nazywa? No ten wiecie, no to jest Eternal Heart, o Eternal Heart. Że dostaliśmy z kupy, to jest bardzo mała szansa procentowa. Oho. Dałem radę. Dałem radę i to tak ledwo dałem radę. Do Curse Roomu nie wejdziemy, nie ma szans. Box of Spider jest gównianym przedmiotem według mnie. Raz użyjmy. I to będzie na tyle. Donacji nie mam w ogóle. Nie wiem nawet, czy mam wziąć serca za 3 centy. Jakby Judasz jest super trudny. Skućmy się na tym. Przynajmniej będziemy mieli jakiś health upgrade na następnym florze. Nie mam żadnych bomb. Minibossa zabiliśmy, dostaliśmy z tego pigułkę, co nic. Mogłem wziąć tamto serduszko, przepraszam. Ale mam teraz 1,5 z 2. Nie sądzę, że to jest taka duża wada w porównaniu do 2 z 2. Kluczyk. Wybacie spanko na razie i zaraz real shit, dokładnie. Już nie ma I sleep. Ten champion dropi golda, co mnie bardzo zadowala. Pomarańczowy bodajże. Czy taki złoty. Okej, okay, mamy Curse of the coś tam, coś tam. Zdecydowanie, no, w sensie more options jest takie. To jest more options, czy to jest... Mam otwartego platinum golda. Znak zapytania. Wpisałem i to jest...
Halo. To jest there's options czy more options? There's options, okej. Okay. Dwa itemki, ale możemy wziąć tylko jeden. To jest bardzo, bardzo dobry item i bardzo bym chciał go wziąć, więc spróbujmy zaoszczędzić sobie 15 centów. More options, there's options, nie wiem czy one się jakoś różnią, kojarzę te obie nazwy i wiedziałem, że jest jedno złote i jedno jest srebrne, ale nie znam różnicy dokładnie. Wiem, że jest jakiś nowy item, co tak nad tobą wisi taki miecz. Chyba, że to jest Afterbirthie Plus i mi się przywidziało, ale na YouTube zobaczyłem taki film, że taki jakby miecz nad tobą wisi i dopóki nie oberwiesz, to... No ja pierdzielę. Dopóki nie oberwiesz, to ci daje dwa itemy i jakby możesz wziąć oba, co jest superancką opcją. Jakby każdy item pedestal ci prawie, no praktycznie każdy ci podwaja. Wolałbym nie. Bombę bym wolał znaleźć. I tam sobie wysadzić. Tego Tinted Rocka i to serduszko dostać. I będę się czuł o wiele bezpieczniej. Jeszcze jeden hit, dokładnie. Item room, jeszcze nie widzieliśmy item roomu, ale wolę do niego nie wchodzić. Wolę nie wchodzić do item roomu, dopóki nie kupię There's Options. Bo nie wiem czy mi... Nie wiem jak to działa dokładnie, nie wiem czy będę miał... Że jak będzie jeden, kupię There's Options i potem będą dwa, czy to jest przy generacji pokoju, czy jak. Arcade nie jest głupie, ale... Jest głupie, jest głupie. Auć. Myślałem, że wydodżuję. Dobra, nie otwieramy tam jeszcze. Mam nadzieję, że wydropicie 2 centy. 2 centy tylko bym chciał. Tylko 2 centy. Nawet Pageant Boya. Jakbym poszedł teraz na bossa i dostałbym Pageant Boya, nie byłbym zły. Bomba albo 2 centy. Jest tak biednie. Rozważam wejście do sklepu. Jeżeli jest bomba, to kupić bombę. Nie ma bomby. Bossa na raz robimy, śledzik na raz, widzowie. Susza, okej, to jest w miarę łatwy boss według mnie. I tak się wydupię na nim, bo spawnuje te najgorsze muchy, absolutnie najgorsze muchy. Łatwy boss, by the way. Ta wersja championowa, która spawnuje te muchy, co wybuchają w 4 strony, jest tragiczna, nie lubię jej. Jakby był normalny, to bym go dał radę zabić. I o, wszyscy to wiecie, po prostu on generuje muchy, które po prostu blokują mu strzały. No niestety, misplaye, był potencjał na fajny run. Tam tego seeda nie podałem, w ogóle tego seeda nie podałem. 7, Bravo, Sierra, X-Ray, 2-9, Tennessee. I tak mi się mieszają akcenty w głowie, że będę mówił na zmianę. Po co to komu? I tak pauzuję co chwilę i widać, jak sprawdzam item. Lecimy. To jest problem z serii z Isaaciem, bo żeby ogarnąć Isaaca trzeba w to grać 2 lata. A nie chcę być youtuberem z Isaaca. Żeby Isaac była taką fan serią. Muszę sam... Widzowie, podjąłem werdykt dla was. Będę grał na tym save'ie w Isaaca sam. I... Może powinienem nagrywać... I tak czy siak nagrywać, jakby... Jak grałem, to powinienem nagrywać i grać jakbym nagrywał. I po prostu będę wstawiał te dobre odcinki. I nie będę mówił, który to jest odcinek. Trochę jak Hatz to robi, ale no Hatz ma zajebisty montaż. W sensie, chciałem tego Tinted Rocka, bomby postawiłem przy ścianie tylko jakby był jakiś super dziwny scenariusz. Wątpiłem, że tam był Secret Room, ale Tinted Rocka zawsze warto wysadzić. I spać. Może tym razem coś ugramy. Oho! Dobrze, akurat jak kończył. Na bossa idziemy? No dobra. Okej, okay, to nie jest najlepszy boss pod to. Ale nie jest też najgorszy. Jest dużo więcej bossów, których bym nie chciał walczyć, jak mając mało HP. Na takim bardzo podstawowym buildzie. Oho. Ale nie ma tego. Devil Deala na pierwszym piętrze, więc nie narzekam. Old Bandage, jest to HP do przodu. Więc nie narzekam kompletnie. A czerwone kanistry są... Bardzo częstymi rzeczami. Mamy dwie bomby, co już o wiele lepiej nas ustanawia niż w poprzednim ranie. Item room jeszcze do znalezienia. Sklep raczej nie będzie sklepu na pierwszym piętrze. Come on guys. No i co? Szukamy. Prawie umarłem do tego, okej. Co to robiło?
to jest trinket? Jakiś kontroler, joystick? Broken remote. Za każdym razem jak naciskam spację, to mnie teleportuje. Nie, nie jest to coś, co chcemy, to mi absolutnie niszczy nasz powód, dlaczego mamy Book of Belial, bo nas wyteleportuje, żeby dostać więcej obrażeń, więc to jest głupota, a nie item. Dobrze, że sprawdziłem, bo byście na mnie bardzo krzyczeli, jakbym go wziął. Okej, okay, a ty dopiero obrywasz, jak wszystko zniknie w pokoju, albo po prostu nie trafiłem w ciebie poprzednio. Kluczyk no potem, co to cholera jest? Wygląda jak jakiś taki prąd, black. Po prostu wpiszę black do Platinum Goda i znajdziemy. To jest na pewno nowy jakiś item. Wpisałem black, nie mogę tego znaleźć, więc to wezmę. Lodestone. Dobrze, nie, no napisałem black, ale nie znalazłem tego przedmiotu. Może to akurat trochę luka, brak jednego tagu na Platinum Godzie, co tam zrobicie. Możemy namagnetyzować przeciwnika i wtedy do niego się przyciągają nasze strzały oraz inni przeciwnicy, co jest bardzo fajne. Sklep jednak dostałem, co mnie bardzo zadowala i naprawdę nie mamy... To bym bardzo chciał wziąć. O, chociaż nie mam pojęcia, nie wiem co robi ten zegarek. Mom's Bracelet, upon use podnosisz obiekty w pokoju i je rzucasz, czyli to jest active item. Wszystko możesz rzucać, na przykład kamienie, to jest ciekawe. A fioletowe pamiętałem, że jest dobre, ale dopiero się dowiedziałem, że to po prostu ulepsza karty, bardzo ulepsza karty. Ale weźmy tego saka tutaj naszego pośrodku. Złoty klucz, Pog Slide. Nie wiem na co go użyć, ale... Klucz za 3 centy, nie narzekam. Oj ty grubasie. Namagnetyzowany Gluttony. Dobra, nie mam na co wydać tych. Prawie to podniosłem. Okej, okay, Secret Room może być po prawej w tej chwili od nas. No, w domyślnym pokoju na pewno jest. Okej, okay, najprawdopodobniej jest tutaj. Bardzo ładnie. Starałem się też pota jednak wybuchnąć. Okej, dostałem bombę praktycznie za... Czy damy naprawdę wszystkie 4 wysadzić? Mam nadzieję. Może 3? No to... Nie znalazłem secret roomu praktycznie. Dobrze, golden key jest wart tyle co nic. Sprawdźmy topkę tutaj. Nie, bo kamienie zasłaniały przecież, jak głupi jestem. Topka może być, wiecie gdzie? Topka może być tu. No. My bad. No, przynajmniej zaczynamy z pełną baterią, ale jest... Ale debilizm. Nie, naprawdę. Wiem to teraz, że muszę grać w tą grę dużo. Muszę grać w tą grę bardzo dużo. I gadać głupoty, komentować gierkę. Może po prostu usiądę na Discordzie z kobietą. Będę z nią gadał. I to będą moje odcinki. Jakość kanału w dół? Owszem. Jakość gameplayu? W górę. Więc to jest inwestycja. To co widzowie, inwestycja. Gotta get paid to get laid, y'all. Soda Popin, Sabalert stary. Pamiętam jak u Soda Popina alertem subskrypcji było... Nie alertem subskrypcji. Było takie money style. Ale też pamiętam jak miał dźwięk od... na outro. Can't stop, won't stop, keep it in old school. Piosenka jest taka dobra. Dobra, nie mam mapy. Co kocham. Ulańcu! Tylko popychasz, nie? A ty tylko popychasz. Super, marzyłem. Kto cię dzisiaj przesunie? Oho, ho, ho, ho. Zazdrość. Łatwy boss, ale po prostu sobie ulepszyłem obrażenia, żeby szybciej się z nim po... magnetyzm na niego jest super. Akurat magnetyzm jest OP. Na takie gówniaki, bo strzelacie w jedno miejsce i... Nie myślicie o movemencie ich. Dzięki wielkie za bombę. Marzyłem. Może wybrałem chyba jedną z najtrudniejszych postaci w gierce, co? Chyba tak. W sensie są trudniejsze, te wszystkie tainted postacie są w ogóle patologią, ale... Z takich stokowych postaci dla początkującego gracza myślę, że Judasz jest dość trudny. Dużo obrażeń, to jest taki trochę Glass Cannon w sumie. Kurna, w Crypto the Necrodancer bym pograł.
Tam taka szklana zbroja, nie? Albo szklany miecz. Więcej obrażeń, ale jak coś was zaciepie, no to od razu umieracie. W Izaku czuję, odczuwam podobnie, bardzo mam podobne uczucia odnośnie Judasza. Aha! Ten co skacze. O, dropy do nich też się magnetyzują, to jest ciekawe. Więc na pewno można jakoś farmić dropy, jak które są za tym. No nie mam wyboru chyba, nie? Nie jest to dobry przedmiot, ale nie jest on też tragiczny. Dobra, chcemy zrobić to tędy. Bardzo ładnie. O, strzały mi kerwuje nawet. Dobra, tamta kupa ma muchę, to wolę jej nie wywalać. Dobra, gin, fake Izaku. Okej. Okay. Drugi raz już widzę Eternal Hearta. Co mnie zadowala. Nie wiem dlaczego, ale cieszę się z tego niezmiernie. Kluczyk. Na razie jest dobrze, jakby na razie nie narzekam. Poprzednie rany były szybkimi failami, ale na razie jest bardzo ciekawie. Łatwe pokoje do tej pory. Itemy, no jeszcze nie dostaliśmy nic takiego pod łatwą wygraną, nie? Ale siary na pewno nie ma. Boss room znaleźliśmy. Item roomu jeszcze nie widzieliśmy. Więc może najpierw do item roomu wejść. A nie, byliśmy w item roomie przecież, dostałem gówno bomby. Sticky bombs. Do widzenia. Wysadzę 3 poty. Okej. Okay. Mogę się wyleczyć w panice. Masz magnesa, o cholera. Wydropło ze mnie serduszko? Jakim cudem? Okej, okay, mucha leci. A, Book of Belial miałem użyć. Głupi jestem. No nie, dodge prosto w tego. Dobrze. Za daleko dodge'owałem po prostu, tak? Deal of the Devil nie będzie, ale przynajmniej przeszliśmy. Będę zadowolony, jak w ogóle, nie wiem, zabiję mamę na tym ranie. Gdy będę bardzo zadowolony. Range up. No, wiecie, no. Nie będę wyzywał tego, ale mogło być lepiej. Health upgrade bym bardzo chciał. No i Deal with the Devil są bardzo przydatne na pewno grając Judaszem. Judasz jest taką postacią, która szczególnie z takimi itemami jak nie wiem, Ankh, jak Nine Lives, jak wszelkie one-upy, tak? Co bardzo, bo po prostu się synergizuje, bo możecie tak farmić przedmioty z Devil Deala. No tylko musicie być dobrym graczem, przeżywać na 9 serduszkach. Fu, na jednym serduszku. Razy 9. Bardzo mi miło. Sklepu jeszcze chyba nie widziałem. Tutaj na dół byłem, tak? Byłem. Gdzie jest sklep? Gdzie jest szkolny sklepik? Chcę drożdżówkę. Jak wejdę na szczyt, to wam wyślę pocztówkę. Inny niż oni. Tutaj będzie sklep. Dokładnie. Kolejny pokój, którego jeszcze nie widziałem. Magnetyzacja jest fajna akurat. To dość pomaga. W takich salach dokładnie specyficznej. Ty dropisz bomby, jak umierasz? No, dropisz. Ja bym cię ciebie chciał zlurować na tą stronę, wiesz, byczku? Niedokładnie, nie w ten sposób. Chodź. Ze stresu umarł. Umrzej. Za późno. Chciałem jakoś coś z tymi bombami zrobić, ale nie jest to aż takie łatwe. Auć. Oj. Nie popychajcie mnie tak, byczki. Tutaj będę snajpił. Akurat wkurzający pokój, ale na pewno nie trudny. Też dużo na nim oberwałem przez te blokery. Bloker w TB. Champions Belt.
Zajrzę. Może coś zmienili. Nie wiem, byłbym gotów go wziąć, ale nie wiem, czy dam radę. Tyle dostać kasy. No dobra. Co muszę, to muszę. Więcej obrażeń. Dużo dostałem tych obrażeń przynajmniej. Z Book of Belial to jeszcze się będzie stakowało, tak? O, bomby przynajmniej wydropiło to ładnie. No i lecimy. Lecimy. Podnieśmy ten Eternal Heart. Jakieś HP gdzieś byłoby bardzo mile widziane. Okej. Okay. Znajdziemy czerwone serduszka gdzieś po drodze. Eternal Heart do tej pory MVP. To takie mocne. Rozważam wejście do Curse Roomu, walnięcie hardcarda i wyjście. Będę miał 2,5 na wyjściu. Solo YOLO. O nie, czarne Piotry! Bardzo ładnie. Co ta karta da? Jeszcze nie kupuję oczywiście. Sorry, wysadzam. Temperance, Bloodbank. Wezmę ze sobą. Ale nie, to nie tylko Bloodbank, to jest ogólnie jakby różne daje. 7 obrażeń, nie ma naprawdę tragedii. Ładnie to wygląda. Hasik powoli zbieram. Nie lubię tego pokoju. Dobry mam range przynajmniej. Że tak mogę snajpować. Dobra, mamy serduszka. Ładnie, ładnie. Tygry szablozębny. Ty śmieciu. Tak, na 3 hity umrze. Przynajmniej mapy mamy w tym razem. Co to jest ten znak zapytania? A, przedmioty są. Niewiadome. Dobrze. Płakanko, płakanko. Wysadź się tam, a ty nie jesteś wysadzający się, no tak. Tak to bym miał jakoś wejść na środek przynajmniej. On tylko żyga tymi. Ajć. Myślałem, że umrze po hicie. Solo YOLO. Super. Bardzo ładnie. Luck up i wszystkie dobre pigułki. Bardzo jestem zadowolony. Tak jak ten nasz build z Kainem głupi. Lubię tych, bo oni strzelają jakby nie potrafili. Tych łatwo się dożuje. Nie? Dobra, zabiłem tego trudniejszego, bardzo ładnie. Na 5 strzałów umierają. Do 35 HP mają. Wiem, że to mogłem do ściany przesunąć, ale... Nie sądziłem, że tutaj będzie przy takich pokojach jakikolwiek secret room. Nie jest to tragiczny pokój. Przypuszczam, że jeżeli macie doktora Fitusa, to możecie trochę się bać tego pokoju, ale... Nie, doktora w sumie nie. Może... Nie, Epic Fitusa. Nie będziecie się bali. To co strzela bombą? Health up! Nice! Okej, ma to potencjał. Zaczyna to mieć jakiś taki już solidny potencjał. Ten duży trochę wygląda mrocznie. Ile ty masz HP, byczku? Ładnie. Mapa, dobrze. Czerwony jest trochę wkurzony na mnie. Ten tamten kamieniak mi nic nie zrobi. O, bardzo ładny. Jako bermę tutaj mogę to przejść. Tarotkę chcę jakąś. Czy pilsa? Chcę pilsa. Zajebiście. To chciałem zobaczyć. Magneciaki, cholera. O, ale ładnie. Gitara. Na spokojnie, powolutku zrobiłem tamten pokój. Otwieramy pewnie.
Health. IV bag. Nie zagram jeszcze, nie zagram. Poczekam na drop z bossa. Ale możemy to pofarmić jakoś fajnie. Ok, jak jest magnetyzowany, to właśnie jego szaule są do niego, super. Ognie. Ognie nie umiem dodżować jeszcze. Ale 48% na diabła. Jak coś będzie superanckiego, to weźmiemy. Ok, nie, nic nie padło. Tropicamide jest bardzo fajnym itemem. Dobra, robimy tak. O, Lucky Penny tam jest. Oczywiście, że wezmę Book of Belial ze sobą, nie? Jakby to nie jest w ogóle pytanie, ale... Tam mam dwa serduszka leżące na glebie, mam dodatkowy pokój, do którego mogę wejść. Dobrze. Nic specjalnego. Cęcik tylko. Skrzynka. Ona nie była na środku za jakimiś kamieniami czy coś takiego? No za dziurą. Zastanawiam się, co może być w sklepie za te 15 centów. I czy 15 centów wyfarmimy za... 6? Jeżeli walnie nam 5-centówka, no to potencjalnie... z tych dwóch serduszek dostaniemy wystarczająco. Ewentualnie zużyjemy, będziemy na... 3-4 serc. Nie da się tego spamować już. O, serduszka mi dropią, no tak. Mam jakąś pętlę przez jakiś przedmiot. Jakąś dziwną bardzo pętlę. Nie mam pojęcia, co to za przedmiot robi, ale... Czy ja chcę wziąć IV bag ze sobą przez tą pętlę? Bo zobaczcie, że mi serduszka dropią bardzo często. Dobra. Zobaczmy, w zależności co to jest. Hive mind, średnio. Joker. O nie, gówniaki. Przynajmniej status efekty widać od razu. Joker na florze, gdzie jest Curse of the Lost. Lewy przedmiot wezwa tylko. Auć! I prawy. Horror Babylon spoko, Horror Babylon spoko. Nie płaczę aż tak bardzo. Trochę retard play, ale... Horror Babylon jest spoko. I też Polaroida, kiedy dostaniemy. Polaroid Invincibility chyba ciągle jest rzeczą, która istnieje, więc Polaroid Invincibility plus Horror Babylon. Zawsze biorę lewą rzecz, jak mam wybór lewa i prawa. Oraz mamy Devil Deal na 100%, nie? Bo... W teorii go nie odblokowaliśmy w poprzednim pokoju, z tego co rozumiem. Tylko użyliśmy karty. Wiem, że trochę głupota na Curse of the Blind brać Devil Deala, ale... Idealnie. Tak dokładnie jak chciałem. Lucky Penny też, superancko. A tamte dwa penis mogą sobie posiedzieć, nic nie robić. Dlaczego wybucham do tego? Mhm. Dobrze. Co to cholera jest? Lil Dumpy. Co to robi? Jak go przeciwnik strzeli, to pierdzi. I albo odpycha przeciwników, albo daje im obrażenia lekkie. O, proszę bardzo. I sobie lata i pierdzi. Nie narzekam. Flooded Caves 2, więc to jest chyba mamcia. Nie. Mamcia za dwa flory dopiero. Whatever. Najpierw chcę wszystko pójść, obczaliśmy wystarczająco kasy na... Na Batman. Na sklep, więc chcę wejść do sklepu. Nic ciekawego. Nigdy nie rozróżniam tych katakumb od tych. W sensie nie pamiętam, na którym florze jestem. Kiedy jest mamcia. Tego tak zdupiłem to w ostatnim ranie. Muszę zacząć się przyzwyczajać z tymi nazwami. A to przejdzie z czasem pewnie.
Oho. Arcadzik, jakby wejść wejdę, ale... Z czym ty cholera jesteś? Za brzydki przeciwnik. Dlaczego on atakuje moich? Nie mam pojęcia. Dlaczego w sensie ona atakuje tam? Co to są? Co to są? Przepraszam, nie wiedziałem co to są. Fishhead. Wiem, że jest w miarę spoko. Coś z muchami na pewno. Gdzie jest sklep? Dobrze, znaleźliśmy sklep. Ciągle 100% szanse na deal with the devil, który wezmę. Prezent? Prezent. Wziąłem sklepowy przedmiot, bo i tak kupiłem sklepowy przedmiot. Wiecie o co chodzi, nie komplikujmy sobie. Mogłem z jakiejś innej puli. To na następny floor. Open your eyes, look up to the skies and see. Nie mam dla drabiny, nie wezmę piguły. A wielka szkoda, bo mogła być Hellfapem, Tearsupem. Mam Blackfoota swego i będą dobre pilsy to me. To me. Proszę bardzo, dla was rendycja własna, cringe'owa. A nie, nie mam cię. Głupi jestem. Szybko wyłapał nory. Ale Pip jest śmiesznym przeciwnikiem, śmiesznym bossem. Chowasz się gdzieś i jest łatwo. Oho, czyli nie ma itemków do wzięcia. Tylko skrzynki. Spoko. Dostałem HP. Nie. Telefon. Nie, tutaj nie wchodzimy. Prawie się rozpędziłem i wlazłem. A w ogóle widzowie, smaczny kawusi. Wejść tutaj potrafię. Wejść też potrafię. Z jednym błędem po środku, ale potrafię. Nie lubię tego pokoju. Ale fajne są te trochę te takie głazy z tym. Fajne są te głazy z... Cholera, jak to się mówi. Z kolcami. Trochę nerfują latanie. Chociaż latanie i tak jest zawsze OP. Okej, okay, Duke. Bomba, 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 bomba. A, szybciej go zabiliśmy niż bomba była potrzebna. 7 obrażeń. Naprawdę solidnie pomaga. Chodzimy tutaj. Nie wiem, powiedz co to jest. Oko. Oko, oko, oko. Takie oko w krwi. Okej. Okay. Proptosis. Short range mega tears. Bardzo mały zasięg, bardzo dużo obrażeń. Okej, okay, im bliżej jesteśmy do przeciwnika, tym więcej obrażeń. Wezmę dla Becky. Jakby 300% obrażeń, jeżeli jesteśmy blisko przeciwnika. Ej, to jest fajne. To jest panic item, bardzo. Na dystans możemy go, możemy napierdzielać tymi muchami w sumie. Pin. Pin kontra fishhead. Dobra, ryba generuje te muchy jak obrażenie dostajemy. A to sprawia, że możemy być piercing shots albo spectral shots, co wolę. Na pewno chcę to. To jest more options chyba. Jeżeli kojarzę nazwę. Ojojoj, i to jest pokój, którego widzieć nie chcę. Mając ten proptosis. Ej, tak dobrze dało radę. To jest dobry przedmiot, jakby low key. To jest dobre, jeżeli potrafię dodżować na blisko, co, czego nie potrafię, więc się wydupcę, ale...
Nie chcę tej bomby. Naprawdę nie chcę tej bomby. Chodźmy na bossa, bo to jest jedynka, tak? Mapa, halo. Mapa, chłopaki z bloków. Jesteśmy na jedynce. Tak? Tak. Oż, cholera, monstro. Ten lepszy taki monstro. A, miałem włączyć to. Oj, oj, oj. Jest dobrze. Gin. Okej, okay, pas, nie narzekam. Speed miałem bardzo do kitu. Trochę dupne obrażenia, bo zapomniałem, że monstro strzela brimstone'em. Halo, muzyka. Proszę powrócić. Bardzo ładnie, bomby za darmo. Sylwia, co ma klony za darmo. Czy coś jest innego, co chcę znaleźć na tym floorze? Naprawdę nie. Jednego charge'a bym poprosił. Jednego charge'a, żebym miał Book of Belial naładowane. Marzyłem o tym pokoju. Ham. Tutaj coś będzie ciekawego? Muchy i tak skąd ciągle generuje? To chyba Rotten Baby generuje muchy generalnie. Więc jakby ciągle mamy fajną generację much, które zabijają przeciwników, które są dalsze. Mamy duże muchy, nie mam z cholera pojęcia dlaczego. Nie chcemy rerolla, ale fajny pokój. Cieszę się, że on istnieje, dziękuję. Bardzo sytuacyjny. Na dole zaczynaliśmy, to nie ma sensu iść dalej znowu. No i gitarka. Jednego centa nam brakuje, naprawdę. Secret room. Tu. Secret room. Tu. Ładnie. Aha. Na szczęście, dobrze. Mamy ciągle dużo bomb. Narzekam. Dlaczego się muzyka wyłączyła? More options. No i jak elegancko. Elegancko, widzowie. Lecimy. Nie wiem, dlaczego się skończyła muzyka. Przepraszam najmocniej. Graj. No. Przynajmniej jakiekolwiek dźwięki. Nie rozumiem tych nowych much, naprawdę nie rozumiem. Okej, okay, tamten pil, którego chcieliśmy zostać wcześniej, by to były feromony po prostu. Mówiliście mi, że trzy puberty są dobre, więc pamiętam o tym. Au! Ustałem na czerwonym. Muszę pamiętać, żeby blisko podchodzić do rzeczy. Mogłem walnąć Book of Belial tam. Co to jest? Książnica? Library? Nie, jakiś gówniany pokój nie warty wchodzenia. Absolutny syf. Dwa klucze za bombę i kilka centów. Marzyłem. Nacisnąłem M. Dopiero teraz nacisnąłem z powrotem. Nacisnąłem znowu. Tak się domyśliłem, że może M jest takim magicznym przyciskiem, co takie rzeczy robi. Marzyłem, dziękuję. Okej, okay, jakiś drop? Tak, monetka. Numizmatycy zadowoleni. Dziękuję. Myślałem, że jakiś fajniejszy pil. Klucz za pigułkę naprawdę nie narzekałbym. Część takich wymian. Szczególnie, że teraz dostałem dwa klucze, więc bardzo zasadnione. Czy The World Card naprawi mi ten curse? Super, wiem gdzie są pokoje, tylko mapy nie mam. Myślałem, że to mi naprawi. And the Sun Card tak robi. No trochę zmarnowałem, ale... Pupula duplex na dole? A na górze jakiś kontroler. Lost Contact. Super przedmiot. A to jest bardzo fajne, bo pozwala nam strzelać na ukos.
Ale myślę, że Contact Tears są lepsze. Ale jeżeli macie kontroler, strzelanie na różne te, analog stick jest bardzo ciekawym przedmiotem. Tutaj nas ocaliły te nasze muchy. Analog stick brzmi jak bardzo ciekawy przedmiot generalnie. Strzelanie w każdym kierunku. Na kontrolerze. Kontrolerem. Health up. Super. That's... Nie, to nie jest that's key. Głupi jestem. Nie wiem. Nie, to jest mam's key, tak? Nie chcę tego brać. Nie niszczę tych ogni. Naprawdę mi się nie chce. Dobrze. Powoli ten pattern ogarniałem, ale kasy. Superancko. Mamski nie jest tragiczny jakby. Nie, monstro! Ile tych monstrów? Walczymy z mamcią od razu? I tak nie mam pojęcia, co cholera jest na tym florze nigdzie. Kupmy sobie Spirit Hearta i lecimy. Kupiłem go wcześniej. Prawie wlazłem na klucz. A top secret room? Nie wiem. Tu. Łatwo. Oho, ho, ho, ho. Nie chcę wydawać. Albo nie, potem w sercu przecież nie ma tych. Już sklepów normalnie. Syf trochę. Hermit jest super. Nie chcę tego. A nie, to jest szansa, że... To nie jest to, że szansa wydropionych trollbomb, że się zdefuzują. Ale i tak wolę pushpin. Wolę pushpin z tymi tenet, co mamy. Nie pamiętam już nazwy, ale contact tears są fajne bardzo. Mamy naprawdę fajną synergię według mnie. Tylko muszę być blisko rzeczy, więc dużo obrywam, ale mamy solidne HP. Jako w miarę trudna klasa, tak? Klasa. Postać. Czy my zabijemy mamcie bez obrażeń potencjalnie? Akurat wykrakałem. Mamy dużo obrażeń, więc idziemy na Isaaca. Na Blue Baby. Mamy w sensie dużo obrażeń na jeden strzał, tak? A nie na przykład taki number one, gdzie spamujemy wieloma tirami. Oho, przypadkowo, byku. Oj. O. Wolę to. Hermit card był takim panic cardem trochę. Okej, piguła. Nice. Range up bardzo pomaga. No, bardzo fajnie. O, te po mnie aż obok bossa. Superancko. Dawaj. Chodź. Bardzo ładnie. Pieniążek. Nie wiem, co Blastocysta robi, przepraszam. Ale umiera bardzo szybko. Mam skontakt. Tak pobłogosławił ten ram po prostu. Fire rate bym jeszcze chciał większy, żebym mógł częściej blokować. Ja po prostu mogę wszystko blokować trzymając przycisk. Ja nie muszę w ogóle myśleć o strzelaniu, po prostu ten. Jak coś będzie ciekawego, albo Krampus. No. Tylko Krampus z laserami może, nie? Aj. Ale mamy takie dobre obrażenia. Krampus Head. Czy to nie jest po prostu ten jego laser? Ta, wysyła Brimstone'a. Nie chcemy tego. Jeżeli my robimy takie obrażenia bez aktywowania Book of Belial, to ja chcę Book of Belial dalej. Ale wygląda dobrze, wszystko wygląda dobrze na razie. Troszeczkę prób wymagało. Co ty chcesz? Ty chcesz klucze, tak? Nie pamiętam, co ty robisz.
5 czerwonych mam. 4,5. 4. 3,5. 3. Range up. Nie. Daję iść. Chcę health upa, chcę 4,5. 4. A bo zabiera jedno serce, a nie pół. Mogłem jeszcze rozkminić, że Horror of Babylon prokło. Co za głupota. Kiedy myślisz, że dobrze znasz grę, a tak naprawdę jej nie znasz. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że przynajmniej się troszeczkę uśmialiście przez tego faila pod koniec. Trzymajcie się. Jak zwykle byłem Grafem 2, a wy byliście genialną widownią. Do widzenia. Widzimy się w środę i sobotę na Izaku.